Dzień dobry wszystkim, witamy bardzo serdecznie. Witajcie. Póki co w komplecie, czyli dzień jak co dzień. Zosia do szkoły, tak? Pogoda jest znowu przepiękna w naszych Gliwicach. Odstawiamy Zosię do szkoły. Musimy jeszcze parę rzeczy poogarniać, typu takie normalne, czyli poczta, jakieś zakupy. Może uda nam się, Rzysiu, dzisiaj zjeść proste śniadanie razem, co? Już mam pomysł, co zrobię, albo co kupię, więc zobaczymy. Potem na szybko obiad, to wam też pokażę, bo dzisiaj bez jakiegoś szału, bo zaraz do szkoły. Jakie nastawienie po weekendzie? Średnio. Widzicie, średnio. A wy jak macie w poniedziałki? Też średnio? Dzień jak codziennie, tyle że po weekendzie to się po prostu nie chce. Więc zaczynamy kolejny dzień. I teraz wróciliśmy do domu, także mamy wszystkie rzeczy ogarnięte. Pokażę wam, co dzisiaj kupiliśmy na obiad na szybko, ponieważ znowu w tym tygodniu będziemy bardzo mało w domu, więc my zawsze kupujemy tak zakupy na styk, żeby nam się nic nie marnowało, więc już pokażę, jakie dzisiaj szalone zakupy z Biedronki. Wam pokażę. Tak, sałata, pomidory. Zosia bardzo lubi te pomarańczowe, ogórek, rzodkiewka. Dzisiaj na obiad się naprawdę nie pochwalimy, bo się nam dzisiaj śpieszy, więc takie ziemniaczki. Ja nawet kiedyś oglądałam na TikToku chyba, że jakiś dietetyk mówił, że to nawet nie jest takie straszne, taki gotowiec, więc spoko. Wzięłam takie coś, kiri de lis dla Zosi. Sama jestem ciekawa, czy to będzie pyszne. Dzisiaj na obiad łosoś. Taką gotową sałatkę chyba sobie do pracy wezmę. Kiełki, rzodkiewki, bo Zosia uwielbia. Zaraz będziemy takie fajne bułki robić Grzesiem. Surówki gotowe, więc się nie pochwalimy. Jakiś ser i ogórki kiszone. Krakus muszą być. I taki płyn wziąłem kokolino, bo nam zabrakło. Ja go bardzo, ale to bardzo lubię. Dla mnie przepięknie pachnie. więc zawsze go biorę. I jeszcze mamy tutaj, bo za chwilę będziemy robić super śniadanie i takie bułki jak bułki. Wzięłam takie jakieś zwykłe, niedmuchane, bo takie lubimy najbardziej. Takie zwykłe, więc będziemy sobie bardzo pyszne bułeczki i będziemy w końcu jeść śniadanie, pomimo tego, że już jest godzina 11. I teraz wam pokażę, jak robię bułki. My je czasem sobie robimy. To są zwykłe pszenne bułki, mogą być jakiekolwiek. Smaruję bułeczki tym serkiem kiri z twaróżku śmietankowego. Teraz tak. Na te bułeczki z tym serkiem kiri kładziemy sałatę. Ja to tak chaotycznie kręcę, wybaczcie, bo ruszę jedną ręką. Na drugą bułę też sałatę. Na to dam sobie jeszcze ser żółty. Jak położę ser żółty, to daję na to jajeczko. Pyk. Pyk. Nie wiem, o której się dzisiaj wyrobimy z obiadem. Szybkim, bo szybkim jest sobie dzisiaj śniadanie. Na to daję kiełki. Ja mam akurat kiełki rzodkiewki. I mamy kiełki rzodkiewki. I na tą połówkę daję zawsze majonez wegański. My rzadko jemy majonez, a jak jemy, to jakoś ten ostatnio mi przypadł do gustu, więc smaruję pokrywki bułki. Mam już posmarowane tutaj pokryweczka, to zakrywam i zajadamy pyszną bułeczkę. Zróbcie sobie takie proste, a przepyszne. Do smacznego. My się zabieramy za śniadanko. I dzień trwa dalej. Dom ogarnięty i teraz robimy Zosi niespodziankę, nie Grzesiu? No. Idziemy po nią do szkoły. Rzadko się to zdarza, więc korzystamy. Pogoda dalej w Gliwicach jest przepiękna, więc taki dzień może być. Także przyjdziemy do domu, będziemy obiadek robić. Mieliśmy robić tego łososia, ale Zosia jeszcze powiedziała, a może lepiej spaghetti. No to chyba dzisiaj będzie spaghetti. Jeszcze jakąś zupę mam w ogóle od wczoraj. Musimy to zjeść. Ogórkowo. Ogórkowo. Tak, u nas wiecie co, w domu to już będzie takie, ile będzie ile minie czasu, jak będziemy dla was nagrywać, to my tylko jemy żurek
ogórkową, rosół, pomidorową i koniec. Także idziemy, mamy psiura i idziemy po Zosię do szkoły. I u nas już pora obiadowa i dzisiaj mamy spaghetti, takie zwyczajne z sosem pomidorowym. Do tego w naszym domu zawsze musi być jakiś ser typu parmezan. Dzisiaj mamy grana padano i sobie zawsze to sypiemy i będziemy sobie razem jeść obiadek dzisiaj. Więc wszystkim Wam życzę smacznego. Po obiedzie i teraz Zosia nas zabrała na wieczorne zakupy i spacer, tak? Jest przyjemny, ciepły wieczór w Gliwicach. I gdzie jeszcze idziemy, Zośka? Tak, do Rossmana. Jeszcze musimy parę rzeczy kupić, więc sobie spacerujemy po centrum, mimo już dosyć późnej pogody. Jesteśmy wszyscy w komplecie. W Rossmanie wieczorne zakupy i Anna to kupuje gładki pod oczy. Jak jestem zmęczona, to sobie zawsze rano do kawki takie płatki nakładam. To jest taki wybór w ogóle. A co to jest sama? Co zrzuciłaś? Bardzo starego potem. Nie, to jest fajniejsze. Zosia, co się chodzi? Żal pić. I dalszy ciąg gliwickiego spaceru. Jeszcze wpadliśmy na szybciutką kawkę. Tylko ktoś mi tu podpija. Z karmelem, dobra. Miasto tętni nasze wieczorem. Jest przepięknie. Naprawdę jest tak ciepły wieczór, co nie? Ciepło jest. Więc super, niech już będzie coraz więcej. Tak, młodzież chodzi już. Tak, właśnie śmialiśmy się, bo młodzież już chodzi w krótkich spodenkach i koszulkach, nie? Także zastanawialiśmy się, czy jak myśmy mieli 15-16 lat, to tak chodziliśmy. Chodziliśmy tak. Ja pamiętam, jak ja miałam 15-16 lat, to trzeba było wyglądać, więc jak było w zimie nawet minus 20, to Anna stała na przystanku bez czapki, bez szalika, w cienkiej kurtce, w dżinsach i w adidasach. I dałam radę? Dałam radę. Proszę, popijamy sobie tak kawę wszyscy. I co, Zosia, jeszcze nagramy co? Hol z siaty w domu chyba. Parę żeśmy nowości wzięli w Rossmanie, trochę dla mamy, trochę sobie Zosia coś tam wzięła, także jeszcze takie szybkie wieczorne zakupy były. No naprawdę powiem Wam, jest pięknie. Reszta kawy dla mnie, dziękuję. No to teraz już idziemy do auta i wracamy do domu. No i hejo, my już jesteśmy w domu. Zosia, idziesz do mnie? Nagrywać? To się już coś tam maluje. Więc taki to był rodzinny wieczór w centrum. Przy okazji zahaczyłyśmy o Rossmana i chciałam Wam pokazać, co nowego było. A co mi tu zabiera? To Zosia pokaże Wam, co fajnego kupiła. Tak? Balsam do ust musi być. I to jeszcze z Harry'ego Pottera. To odpakuj, Zosia, zaraz przetestujemy, czy fajne, czy nie fajne, czy jakie. Później jeszcze sobie Zosia wzięła dwie rzeczy niezbędne bardzo. Jakiś żel pod prysznic z Isany. Ciekawe, czy to pachnie? Bardzo ładnie to pachnie, Zosiu. I oczywiście zawsze po WF-ie czy po basenie w szkole Zosia lubi się odświeżyć, więc tym razem postawiła na Adidasa. To chyba ładnie pachnie, bo ja to próbowałam, Zosia.
Taki świeżutki. Tak? Spoko. No Zosia zawsze musi się, wiecie, odświeżyć po WF-ie w szkole, tak? I zawsze ma w torbie coś z Adidasa. Później z rzeczy niezbędnych dla Zosi pasta do zębów, takie prozaiczne rzeczy. I kupiliśmy sobie suchy szampon, postawiliśmy na Isanę. Nigdy nie mieliśmy tego suchego szamponu. My tak od czasu do czasu zawsze w łazience stoi i nas ratuje. Więc zobaczymy, czy będzie spoko. I teraz tak, dostałam prezent od Grzesia, a mianowicie od chyba miesiąca kupuję zapach do auta i kupić nie mogę, więc dostałam prezent od Grzesia, zapach do auta Lama, bo ja kocham Lamy, więc będę jutro dawała do auta sobie nowy zapach. Co, Zosiu? No tak, musi pokazać, bo jej się ten skończył Adidas po WF-ie, to teraz masz ten, tak? To mi się ten niebieski, Zosia, chyba bardziej podoba, wiesz? To jest zapachowe dziecko. I jeszcze coś, co ja uwielbiam, to są płatki pod oczy. Zawsze muszę mieć jakieś płatki pod oczy i tym razem postawiłam... Niebieski lepszy. Niebieski lepszy? No, ale różowy też spokojnie. No, nie chcę zamknąć. O, zamknęło się. Ty masz to po mamie, nie? Że jesteś taka zapachowa, co? Wszystko musi pachnieć. Więc wracając do tematu hydrożelowych płatków pod oko, które ja uwielbiam i zawsze muszę mieć. Tym razem postawiłam, nie miałam ich wcześniej, więc mam nadzieję, że będzie spoko. Z marki Effectima. Ja to gdzieś widziałam w necie i ktoś mówił, że to jest niezłe, więc hydrożelowe płatki pod oczy, zmarszczki and zmęczona skóra. To jest jak najbardziej dla mnie. I drugie, to jest chyba się czyta Biotanik, to jeszcze wzięłam sobie takie i tutaj są dwie pary jakby tych płatek, a z Effectimy jest jedna, więc będę sobie te płateczki pod oko testować, bo tak jak Wam mówię, ja po prostu uwielbiam, żyć bez tego nie mogę. Ja często mam rano zmęczone oczy, jakieś tam podpuchnięcia. Więc mam nadzieję, że te płatki będą świetne. Zosia odpakowuje balsam Harry'ego Pottera, więc ja czekam, bo chciałam Wam zrobić test na żywo. Jak się sprawdza balsam do ust Harry'ego Pottera? Bo oczywiście było 1000 innych, ale musiał być Harry. Były jeszcze te termafory z Hedwigą i kap ciążki. Tak, Zosia po prostu wszystko ma teraz Harry. Już mam wybrany prezent na urodziny z Hedwigą. A urodziny masz prawie za rok. Brawo ty. Wcześniej nie wiedziałam, że to takie coś jest. Ale powiem Wam, że spacer jest cudowny, taki wieczorny. Było dzisiaj wyjątkowo ciepło, piękny dzień. To ja pierwsza testuję, Zosia, ten balsam. Także miło się tak przejść. O! Jak pachnie, Zosiu? Jakimś takim. Jakimś takim. To próba testu, nie? Bezzapachowy, bym powiedziała. No, taki neutralny. Neutralny, masz rację. No, spoko się smaruje. Spoko się smaruje, no. Więc będziemy sobie z Zosią tego wieczoru odżywiały nasze usta, tak? Kochani, dziękujemy Wam bardzo za dzisiejszego vloga, dziękujemy za wszystkie łapeczki w górę, witamy wszystkich nowych subskrybentów na naszym kanale, a dziewczyny już się balsamują, idą wieczorną rutynę zrobić, tak? Czyli mycie, kąpiele, pielęgnacje i maseczki. Kiedyś nagramy taki odcinek, nasza wieczorna rutyna, co, Zosiu? Jakby z tymi maseczkami leżymy, to jest w ogóle hit. Także bardzo Wam dziękujemy. Grzesiu już uciekł, coś tam działa. Także taki to był dzisiaj vlog. Dziękujemy Wam bardzo i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa! Pa!